największej wojny w historii wojowniczego ludzkiego rodzaju. Czwarty rok okupacji Polski. Czwarty rok oporu. 4 lata mijają od zbrodni w Warze. 3 lata dymią kominy krematoriów Oświęcimia. Komu wypadła młodość na ten czas, tego on zabił lub ukształtuje raz na zawsze. 1 listopada zaczęliśmy próby. Na początku listopada już jest scenariusz powstał. I próby od początku listopada. Przez cały ten czas ciężko pracowaliśmy. Cześć, słuchaj, jest akcja, zaraz musimy ruszać. Co? Siwy, no ty z domu musisz iść? Bada, wiesz, że muszę. No Siwy, no ale ja się tak ciebie boję, no. Bada, weź się w garść. Masz tutaj klucze do mojego mieszkania. Zaczekaj tam na mnie, a na pewno wrócę. Stanisław Kunicki. Nie znam adresu. Zergut, meine Liebe. Nie tylko inspiracją była sama historia, ale też płyta Laocze. Tak, przede wszystkim od tego się zaczęło. Jak usłyszałam tą płytę już chyba 2 lata temu, od razu jakieś takie migawki w głowie mi się po prostu pojawiły i stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić. No, ale stwierdziłam, że jest to dla mnie temat trudny, bo nie jestem historykiem, tylko anglistą. Tak odwlekałam, ale nie dawało mi to spokoju. No, i tak w końcu z pomocą kolegi udało mi się. Trochę, no bo już powstanie kojarzy się z sierpniem. Rozumiem, że wtedy wakacje, więc ciężej było. Dokładnie, dokładnie, tylko nie był taki powód. Nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, tylko w przeciągu roku. Ale stwierdziłam, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo trzeba cały czas mówić, przypominać. Stare miasto, już nie możemy cię wystrzec. Szłaba wnać wytrza połodzie, marzyła wit i wie, czy pomoc dobrze świecie. Muszę powiedzieć właśnie o tych takich scenach drastycznych. Też nie baliście się pokazać wojny takim, jak jest. Wiem, że tematy są trudne, ale po prostu wojna taka była i nie chciałam pokazać, że tam głaskali się wszyscy w głowie i udawali. Chciałam, żeby to było jak najbardziej realistyczne. No wiadomo, że trochę się bałam tych scen, bo jednak jest to przedstawienie szkolne, ale wydaje mi się, że udało nam się wydarzyć. Nie dogrywaliśmy tego wszystko, że nie było to aż tak drastyczne, żeby młodzież nie mogła tego obejrzeć, a musi być świadoma, że takie rzeczy po prostu się działy. Czy jeszcze będzie więcej pokazów tego spektaklu? Szczerze mówiąc nie wiem. Jeżeli nam by się udało, to chcielibyśmy jeszcze gdzieś pokazać. Jeżeli odbiór oczywiście będzie pozytywny, bo tego jeszcze nie wiem, jesteśmy dopiero parę minut po. Także jeżeli będzie taka możliwość i młodzież będzie nadal chętna.